Witam, Marcin Markowicz, rolnik, agronom, pasjonat soi z ponad 10-letnim doświadczeniem. Ewelina Słucharska. Przyjechałam dzisiaj porozmawiać z Marcinem, aby zapoznać się trochę bardziej z tematyką soi i głównie skupić się w dzisiejszym dniu na odchwaszczaniu. Marcin, czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jesteśmy? Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w Gupczycach, dokładnie w pobliżu Gupczyc, na polach w regionie Lisiemcic. Znajdujemy się aktualnie na polu, które jest obsiane soją. Pole ma powierzchnię 96 hektarów, a na tym polu zasiana jest odmiana Amiata. Czy mogłybyś mi powiedzieć, jaki, jaką mamy teraz stadium rozwoju soi? Soja aktualnie znajduje się w fazie drugiego, trzeciego trój, wychodzącego trójlistka. Przypuszczam, że w najbliższych dniach może rozpocząć kwitnienie. Aktualnie już jesteśmy po wszystkich zabiegach herbicydowych na tym polu. A czy taka mała roślinka soi jest sama w stanie... Po Poradzić sobie z konkurencją i presją chwastów? Myślę, że tak. Soja jest dość mocno konkurencyjna względem chwastów, natomiast należy pamiętać, aby osiągnąć wysokie plony soi. To tutaj kluczowym elementem całej technologii jest dobra kontrola i dobre zwalczanie chwastów. W szczególności z tego względu, że soja jest siana stosunkowo, stosunkowo późno jest to jedna roślina z najpóźniej wysiewanych na wiosnę. Szerokie międzyrzędzia, niska obsada roślin na metrze oraz dodatkowo ten powolny wzrost w tych pierwszych fazach. Rozwoju rośliny powodują, że konkurencja ze strony fastów staje się czasami zbyt duża i zbyt niebezpieczna, jeżeli przegapimy pewne momenty w technologii i pewną tą kontrolę nad tymi fastami. No to wtedy jakby presja tych fastów może zwyciężyć soją i zbyt mocno ją zagłuszyć, stać się zbyt, zbyt mocno konkurencyjnymi dla soi. Natomiast jeżeli w tym pierwszym Etapie od siewu przez te 2-3 tygodnie będziemy zaglądać często na pole i kontrolować fasty i w odpowiednim momencie reagować. To zdecydowanie tutaj nie ma żadnego ryzyka niepowodzenia. Jakie najczęściej chwasty jedno- i dwuliścienne możemy spotkać na takiej plantacji? najczęściej spotykanymi chwastami w uprawie soi. Są komosa biała, samosiewy rzepaku, różne rodzaje erdestów, czasami zdarzają się takie bardziej uciążliwe chwasty typu szarłat szorski oraz dymica pospolita. Natomiast z gatunków jednoliściennych decydowanie najczęściej występuje chwastnica jednostronna, ale także dosyć duże problemy, jeżeli nie zastosujemy odpowiednich herbicydów, mogą sprawić miotła zbożowa, wyczyniec polny czy wośnica. Myśli, że obecnie mamy wystarczającą ilość środków, ochrony roślin, które są w stanie zwalczyć chwastę na polu sojowym? Tak, aktualnie myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że ilość substancji zarejestrowanych, głównie substancji herbicydowych zarejestrowanych w uprawie soi jest wystarczająca, aby z powodzeniem prowadzić tę uprawę. Jeszcze kilka lat do tyłu, jeżeli się cofniemy, sięgniemy pamięcią. To tych substancji było bardzo mało. Kilkanaście lat do tyłu to nawet nie było ani jednej i cały czas uczyliśmy się tej uprawy, poszukiwaliśmy tych nowych substancji. Natomiast teraz są już substancje zarejestrowane zarówno do zwalczania chwastów, do stosowania przedschodowo-soi, czyli do trzech dni po siebie, oraz są już dwie substancje, jeżeli chodzi o chwasty głównie dwuliścienne, zarejestrowane do takiej korekty powschodowej. Mam tu na myśli bentazon oraz imazanox oraz oczywiście substancje aktywne z grupy graminicydów w celu zwalczania chwastów jednościennych. Marcin, to może powiesz mi teraz coś o najbardziej uciążliwych chwastach w uprawie, na przykład o ostrożeniu polnym? Ostrożeń w ostatnich latach staje się również bardzo uciążliwym chwastem, w szczególności po niektórych przedplonach, jeżeli soje mamy zasianą po burakach, czy po ziemniakach, zdarza się, że występują wtedy placowo na polu, ze względu też na to, że w technologii ziemniaczanej, czy buraczanej no też ostrożeń jest jakby uciążliwym chwastem do zwalczenia, dlatego no pozostaje na polu. I w soi jest on również bardzo uciążliwy i ciężki do zwalczenia, wymaga wielu korekt, czasami te korekty wystarczają, czasami trzeba przejść jeszcze ręcznie i ten ostrożeń wyrwać. Natomiast jeżeli, tak jak powiedziałem na początku, w porę zorientujemy się jakie mamy chwasty na polu i wiemy czego się możemy spodziewać, to jest to oczywiście do zwalczenia. Ja cieszę się coraz większą popularnością wśród polskich rolników. Czy mógłbyś dać wskazówki na temat, czy związane z zachwaszczeniem, aby rolnicy mogli zaprognozować, jakie chwasty prawdopodobnie wystąpią na przyszłej plantacji soi? Takimi pierwszymi wskazówkami, jakich, jakie bym chciał udzielić, to myślę, że należy sięgnąć do tych źródeł, które już są dostępne, a te źródeł już troszeczkę mamy zarówno w internecie, jak i takich publikacji stworzonych przez różne organizacje, tam jest doskonale opisana zarówno technologia prowadzenia uprawy soi od siewu do zbioru, właśnie z uwzględnieniem kontroli nad i zabiegów herbicydowych, fungicydowych, czy takich wskazówek odnośnie samego siewu, który też jest bardzo ważny, szczepienia nasion, od tego należy zacząć, sięgnąć właśnie dokładnie wiedzy i innych źródeł, poczytać o tym. Natomiast jeżeli chodzi o już stricte dane gospodarstwo, jeżeli, zna, jeżeli dana osoba, oczywiście rolnicy znają swoje pola i wiedzą, na jakie chwasty występują u nich, czy mogą się jakich chwastów spodziewać na danym polu, no to już jest jakby połowa sukcesu, bo wtedy można się nastawić na dane substancje aktywne, które nam te fasty po prostu zwalczą. Jeżeli siejemy soję też na pierwszym polu, na takim, którego dokładnie nie znamy pod kątem zachwaszczenia, czy nie wiemy jakich fastów się możemy spodziewać na danym polu, warto rozłożyć małą folikę wcześniej przed siewem parę dni na polu i po paru dniach zaobserwować. E, jakie chwasty pod tą foliką e, nam wychodzą. Już wtedy będziemy bardziej w e, wiedzę o to, jakie substancje aktywne e, będą nam bardziej przydatne w naszej uprawie.